A teraz test produkowanego przeze mnie głośnika, który powstaje za pomocą druku 3D. Tak, tworzę jego obudowę. Posiada gumowe nóżki, posiada metalową maskownicę. Wewnątrz jest zainstalowany profesjonalny głośnik radiokomunikacyjny Visaton produkcji niemieckiej o mocy 10 do 15 W i oporności 8 ohmów. Podłączyłem mikrofon studyjny tak, żebyście przy pomocy dobrych słuchawek czy głośnika mogli stwierdzić, jaka jest ta różnica pomiędzy oryginalnym głośnikiem Wacome 7300 a produkowanym przeze mnie tym właśnie głośnikiem radiokomunikacyjnym. Na początek może program Pierwszy Polskiego Radia. Tak więc odłączamy głośnik. Dzięki aplikacji mojej IKP, e-skierowania i e-recepty mam zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje. I uwaga! Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki koordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają. Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i... Okej, okay. To jeśli chodzi o program Pierwszy Polskiego Radia, a teraz znajdźmy jakiegoś krótkofalowca. Na pierwszy rzut ucha słychać, że ten głośnik wydaje się grać nieco, może 10% ciszej niż oryginalny głośnik, ale to może dlatego, że średnie tony po prostu przebijają się mocniej przy tej samej mocy wzmacniacza małej częstotliwości. Okej, okay, przejdźmy sobie teraz na jakieś pasmo krótkofalarskie. Tutaj jest taka dioda, która miga, kiedy no, po prostu zbliżamy się do jakiegoś dużego poziomu głośności, do przesteru. No a tam gdzieś do piątego też doszłem, siódemka, no trójka, także to pooglądałem trochę. Nie było dużo stacji, ale czekam na Kubę okay. Z anteną, którą on tam ma i nie chce się pokazać ten człowiek, bo ja już teraz specjalnie przekręciłem anteny na Warszawę, myślę, że chyba się Kuba odezwie. Kuba, nie wiem, czy tam masz czas, czy nie, z Kubą 5, Roman, Stefan i grupa, to Stefan, Paweł, 6, Karol, Celina. Próbuj to. To 6, KC, grupa jest Kubą 5, Roman, Stefan. Florian, 174. Instrukcje mam dla ciebie. No tak, tutaj słychać przy krótkofalowcach, że ten głośnik jest no, głośniejszy może na to 20-30% od tego. Natomiast tutaj ta jakość rzeczywiście jest bardzo fajna, taka jak z dużych odbiorników typu śnieżnik czy taraban z dawnych czasów, a tutaj po prostu taki głośnik kontrolny. No chociaż ten głośnik jest naprawdę wysokiej jakości. Florian, możemy dzisiaj spróbować, a i owszem, ale wątpię, żeby to się udało. To znaczy, no może ja ciebie usłyszę, bo wiem, że tam grubego Stefana masz pod na dwójkę, a ja tutaj mam tylko skromny sołatów, prawda? Ale spróbować zawsze można. Jeszcze raz. No i szkoda, żeśmy wczoraj, czy też przedwczoraj... Icon, będę ustawiał podobne poziomy głośności. Ale no cóż. Aiko? SP6KC grupa jest Kuba 5, Roman Stefan. Okej. SP5 Roman Stefan i grupa tu. SP5 Roman Stefan i grupa tu Stefan Paweł 6 Karol Cyna. No to ja przechodzę na 144-300 horyzontalnie, okej? Okej, no myślę, że tyle wystarczy. Jeśli mogliście założyć słuchawki i odsłuchać to, co tu się działo, to na pewno usłyszycie dużą różnicę. Ona wynika z dwóch powodów, z dwóch przyczyn. Po pierwsze, ten głośnik jest skierowany prosto w mikrofon, czyli w waszą twarz, w wasze uszy. Mówię o głośniku, który ja produkuję. On może stać oczywiście również obok radia. No ja akurat mam tu takie uszy jakby zabezpieczające, ale bardzo ładnie to się prezentuje również obok. Może stać na. Ten głośnik działa, wysyła swój sygnał do góry po prostu, głośnik wbudowany,
Poza tym, no, to jest głośnik dużo mniejszej średnicy. Tutaj mamy głośnik 3,5 calowy i tak jak pokażę Wam zaraz na zdjęciu, Visaton naprawdę daje radę. Wcześniej używałem głośników Aima bodajże, głośników, które zamawiałem na AliExpress. Bardzo fajnie się spisywały, ale jednak ten niemiecki głośnik, chociaż jest dwa razy droższy, to będę z niego korzystał. Takie głośniki teraz będę instalował, bo uważam, że warto. Ten głośnik po prostu niżej schodzi, jest taki czytelniejszy. Może wytrzymać większą moc, większą głośność, zanim zacznie po prostu przesterowywać. Jednak te AIMy się szybciej przesterowywały, Visaton rządzi. Dzięki za oglądanie.